bez przyklęknięcia. Tak, tak. Ja bym chciał. Gdzie jestem? Jak w hali tej pegerowskiej, jakby maszyny, kombajny, a tam jest kombajn. Nie, w ogóle nie wiem, po co ja tu przyszło. To jest, od tego zacznijmy. Po to, że jest to pierwsze historyczne wejście Solidarności na zewnątrz, a nie mówią o Solidarności. Po prostu po raz pierwszy dostaliśmy szansę, żebyśmy my mogli przemówić przez te 40 minut. Nie, przepraszam bardzo. Wszyscy muszą mieć tą samą szansę. Wszyscy się wycofacie i zrobicie przez kamerę ze zdjęcia. Już, cofamy się. O, jestem raz drugi. Jak pamiętacie, byłem z panem Jadowiczem, zaczął się pewien proces. Dzisiaj jestem z okazji wyboru. Jest taki mały plakacik, na którym pokazany jest 0%, 35%, 100%. Tak, jest to droga do wolności, do demokratyzacji, do innego systemu opartego na pluralizmie i na wolności. Oczywiście jedni uważają, że możemy skoczyć od razu z 10 piętra i wziąć tą wolność, a inni uważają, że złamiemy nogi. Ja myślę, że jednak ten proces, który mówi o tym dojściu, ma większe szanse, bo on pozwala uniknąć błędu. Jeśli mamy mieć demokratyczne, wolne wybory w przyszłości, to dzisiaj musimy zapłać przyczółki. A przyczółki te to właśnie 35% możliwości w Sejmie, 100% w Senacie. Pochylą się ludzkie serca. Zacząć na nowo to nie znaczy zapomnieć. Jednym westchnieniem objąć wasz żywot grzeszny i święty. Dlatego zaczęliśmy od puszczenia pamięci tych z kopalni wujek, anioł pod płaszczem skrzydła ukryje, przez góry Gdańska. Do Polski się przedrze i głos was nad grobu odsunie. Z Katynia Poznania, Starobielska, potrójne krzyże Gdańska, z Gip i Otwocka. To męka nasza i pańska. I tylu miejsc. I wasz dzień kiedyś nadejdzie. Chłopcy z kopalni wujek, którzy oddali życie za godność Polaka. Przez góry do Polski się przedrze i głos wam z nad grobu odsunie. To zdjęcia z Krakowa. Dziś wczesnym popołudniem radykalne odłamy opozycji urządziły w centrum miasta antyradziecką awanturę. Ciekawe, co jeszcze wymyślą ci młodzi demonstranci, by przyczynić się do lepszej i pełnej normalizacji dobrosąsiedzkich stosunków. Wydarzenie w Krakowie ja mogę ocenić tylko jak prowokację. I nie wiem, kto tam dirigował zza kurtyny. Powitania bywały różne. My witaliśmy po prostu przyjaciół. Naczelny redaktor, pan Jerzy Majka, napisał, że Solidarność korzysta z pomocy obcej, finansowej. Skorzysta z pomocy bon i potem jest taki pasus. Bon nie jest wyjątkiem. W Waszyngtonie akcji tego typu do spółki z amerykańskim bankierem patronuje pan Zbigniew Brzeziński, którego ideę fix jest zlikwidowanie socjalizmu na świecie, w tym oczywiście w Polsce. Czy można prosić o komentarz do tej wypowiedzi? To jest oczywiście bardzo przykry pasus, ale wydaje mi się, że redaktor Trybuny Ludu kojarzy socjalizm ze stalinizmem. Mi się wydaje, że powinno się odróżnić jedno od drugiego. Ja, jak wielu Amerykanów polskiego pochodzenia, popieram wolny wybór w Polsce, demokrację. Wydaje mi się, że prawdziwy socjalizm powinien opierać się na praworządności i samorządności. A to niestety nic nie ma wspólnego ze stalinizmem. Z tym widocznie ten redaktor się identyfikuje. Dajcie mi dzisiaj argumenty na bojkotowanie wyborów. Nie ma takich argumentów, bo władza mówi tak. Otwieramy możliwości pluralistyczne. Możecie się organizować we prawie we wszystkie struktury. Pluralizm w rozumieniu opozycji każdy może zobaczyć na ulicach. To zdjęcia z Warszawy. Nie ma okrągłego stołu. Jest zacietrzewienie i co krok brak szacunku dla partnera. Kiedyś na przełomie lat 40. i 50. stawiano na plan sześcioletni i kolektywizację wsi, na Stalina i Bieruta. Dziś za wszelką cenę mają być wyeliminowani ludzie naprawdę niezależni. Liczyć się ma tylko drużyna Solidarności, tylko ci, których namaścił Lech Wałęsa. W kilku wyższych uczelniach w kraju ekstremalnie nastawione grupy studentów NZS i Wolność i Pokój starają się utrzymać napięcie wokół niezarejestrowania niezależnego zrzeszenia studentów.
W Polsce, zwłaszcza obecnie w czasie kampanii wyborczej, potrzebna jest rozwaga i spokój. Ustawa o stowarzyszeniach, akceptowana przez wszystkich uczestników Okrągłego Stołu, precyzowała wyraźnie, że stowarzyszeniom prawo do strajku nie przysługuje. Szranki wyborcze w Piotrkowskim stanął też nasz redakcyjny kolega, który w swoim wyborczym haśle zachęca. Okazja nie byle jaka, głosuj na Grześka Woźniaka. Grzegorz, skąd się wzięło twoje kandydowanie właśnie tutaj z województwa piotrkowskiego? Z całą pewnością nie zostałem przywieziony w teczce, bo ja de facto nigdy stąd nie wyjeżdżałem. Tutaj są moje korzenie, tu są moi bliscy, tu jest moja rodzina, urodziłem się, wychowałem w Radomsku. I z Radomskiem do tej pory jestem bardzo ściśle związany. Jeśli chcesz, żeby w Polsce żyło się bezpiecznie i uczciwie, głosuj na mnie, wybierz mnie senatorem. To hasło Jana Płócienniczaka. Ja tu przy stoliku... Zgrany tandem autorski programu 997 Fajbusiewicz-Płócienniczak, tym razem nie w pogoni za przestępcą, lecz za wyborcami. Program kandydata na senatora jest chyba równie udany jak popularna audycja telewizyjna, gdyż Jan Płócienniczak już dziś, jako pierwszy z grupy startujących w wyborach indywidualnie, osiągnął metę i zebrał w Łodzi ponad 3000 podpisów. Tak jeździ od wielu lat, ale w reprezentacji jest od niedawna. Jego peleton to 7 milionów przyjaciół. Nazywają go Fred. Żeby dbać o kondycję innych, trzeba ją mieć samemu. Tak mówi i robi co może. Już nie jako amator, ale jako zawodowiec rozpoczął dialog, który zaowocował Okrągłym Stołem. Oto spotkanie pomarańczowej alternatywy. Jej członkowie optują na rzecz swego lidera. To ten pan w czapce Trefnisia. Bałaganu tu dużo, atmosfery taki nie mniej. Przyjmijmy, bo dlaczegoż by nie, że jest to zabawowa forma nauki demokracji. Często słyszy się tu, że demokracja to prawo. Oczywiście, choć nie wadzi pamiętać, że odpowiedzialność to obowiązek. W południe na Długim Targu grupa Solidarności Walczącej nawoływała do bojkotu wyborów. Wołano Targowica i wybory u papułasów. Lechowi Wałęsie zarzucono zdradę ideałów sierpnia i dogadanie się z komunistami. Dzisiejsze Życie Warszawy opublikowało 5 scenariuszy czerwcowych wyborów. Ich autorem jest profesor Stanisław Gebetner z Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, którego gościem dzisiaj w studiu. Wariant bardzo niebezpieczny, groźny, piąty. Wszystkie mandaty poselskie idą dla Komitetu Obywatelskiego Solidarności. Nikt ze środka nie wchodzi, centrum. Partia nie jest zdolna przeprowadzić ani jednego mandatu do Sejmu w turze pierwszej. Wymaga to drugiej tury głosowania. Nie przechodzi lista krajowa i ponad 85% mandatów, mniej niż 10 mandatów PZPR-u w Senacie. Ten scenariusz, gdyby się ziścił, oznacza destabilizację systemu, przekreślenie całkowite Okrągłego Stołu, niemożliwość wyjścia z impasu przez stworzenie jakiejś wspólnej koalicji i po stanie chaosu, frustracji, nawet dojście do dyktatury, no tak jak to się skończyło w Republice Weimarskiej w 1933 roku. No more crying, no more crying. Nie wszędzie niestety przestrzegane były metody fair play. Wczoraj na Wałbrzyskim rynku do około 1000 osób przemawiał m.in. kandydat na senatora ze strony Solidarności Włodzimierz Bojarski. Dla nikogo nie ulega wątpliwości, powiedział, że chodzi nam o odsunięcie od władzy PZPR. I dalej cytuję. Ten system jest jak zwierzę. Nie wystarczy mu nadepnąć na ogon, bo jeszcze będzie kąsał. Trzeba oprócz unieruchomienia ogona wskoczyć mu na plecy i założyć kaganiec na pysk. Solidarna. O, Solidarna. O,